dobry. Dziś w telewizyjnym Centrum Kultury nietypowo, bo o wodnych atrakcjach Bydgoszczy. Flow House i Ondyna 21, na której właśnie płynę, już wiosną wzbogacą wodny krajobraz miasta. Można powiedzieć, że Bydgoszcz odrobiła swoją lekcję, a teraz czas na mieszkańców. To pierwszy tak futurystyczny dom na wodzie w Polsce i jeden z nielicznych, jakie w ogóle powstały w kraju. Bydgoscy projektanci zakończyli wielomiesięczne prace nad tak zwanym Flodul. To 80-metrowy pływający apartament, który wygląda jak najnowszej generacji sprzęt elektroniczny. W rzeczywistości jest jednak inteligentnym i energooszczędnym domem gotowym do zamieszkania od zaraz. Dom zbudowano z modułów, z niewielką ilością stali, ograniczoną właściwie do minimum. Jego konstrukcję można porównać do kadłuba jachtu. Nie stoi na żadnej barce, ma taras na dachu, duży salon z aneksem kuchennym i łazienkę. Tutaj jest łazienka, która jest całkiem pokaźnych rozmiarów, ponad 12 metrów. Otworzymy, nie? Zobaczymy, co słychać na zewnątrz. Sprawa, w tej chwili jest zima, ale w przyszłości można byłoby sobie tutaj skoczyć na przykład na rzeźwiającą kąpiel do wody. Na pewno jest efekt wow. Każdy mówi, że wow, że się nie spodziewał. Inspiracja trochę z filmami science fiction. Chociażby wnętrze ktoś porównał, że wygląda jak Star Treku. I trochę tak miało być. Ono miało być takie bezkompromisowe, miało zaskakiwać. No, chcieliśmy tutaj pokazać jednocześnie ultra nowoczesne, wręcz futurystyczne wzornictwo połączone z nowoczesnymi technologiami i z energooszczędnymi rozwiązaniami. I to wszystko postanowiliśmy upchać w tym konkretnym projekcie, żeby po prostu pokazać nasze możliwości. Chcieliśmy stworzyć coś, co będzie wyprzedzało i to o dekadę. Uważam, że jeszcze bardzo dużo wody upłynie, zanim po prostu świadomość społeczeństwa, zwłaszcza w Polsce, jakby dogoni tą naszą myśl techniczną. W pewnym momencie zaczęliśmy traktować to jako takie urządzenie, przeskalowane urządzenie elektroniczne, jeżeli chodzi o zastosowane tutaj przez nas technologie lub próba ukrycia pewnych nieprzyjaznych dla oka względu na estetykę na przykład urządzeń, jakby chociażby pompa ciepła, którą schowaliśmy. Zaczęliśmy traktować to jak taki produkt i tak właściwie traktujemy, dostał jakby swoją nazwę. Przypomina faktycznie trochę jak takie przeskalowane urządzenie, ktoś kiedyś powiedział, no jak rzutnik multimedialny. Projektanci zapewniają, że można tu mieszkać przez cały rok, bez względu na pogodę. Obiekt stoi już od niespełna roku na wodzie, także zdążył już przeżyć każdą porę roku. Ktoś może mieć takie pytanie, czy ten dom trzeba wyciągać na zimę. Absolutnie nie. Woda, owszem, dookoła domu może i zamarznie, ale pod spodem nie. Czy jest pomysłem tylko dla bogatych? Projektanci z Bydgoszczy zapowiadają, że może być alternatywą dla pierwszego własnego M. Jest pomysł, aby stworzyć całe osiedle domów. Są takie okresy w życiu, gdzie jesteśmy na przykład zmuszeni do zmiany miejsca zamieszkania w poszukiwaniu rodziny, tak, pracy. Nie poddaje się ten obiekt przez swoją mobilność jakby dekoniunkturom, jakie występują na rynkach nieruchomości w danym regionie. I to daje tą wolność, że nie trzeba sprzedawać, jakby rozstawać się ze swoim ulubionym domem, tylko po prostu go przetransportować. Zespół, który pracował nad tym projektem, składał się w 100% z Polaków. Zarówno konstruktor, jak i ja odpowiedzialny za wzornictwo, za architekturę wnętrz, czy projektanci odpowiedzialni za instalacje sanitarne, czy zaawansowaną instalację pompy ciepła powietrznej, która tutaj ogrzewa ten dom i zasila w ciepłą wodę. Także jak najbardziej można powiedzieć, że jest to produkt polskiej myśli technicznej. Na
Ondynie 21, czyli tak naprawdę na katamaranie, płynę jeszcze w rękawiczkach, a już nie mogę się, panie Przemku, doczekać wiosny, bo rozumiem, że z myślą o wiośnie chcecie uruchomić no, tę jednostkę pływającą. No mamy nadzieję, że się uda na wiosnę już przygotować ofertę taką w pełni dla bydgoszczan i nie tylko. I nie tylko, także czekamy też na gości spoza Bydgoszczy. Z całej Polski, no bo my też czekamy na turystów w Bydgoszczy, ale co was natchnęło, żeby taką jednostkę zbudować, a właściwie kupić, bo macie ją z Augustowa konkretnie? Tak, tak. No jesteśmy związani też z wodą, także zajmujemy się troszeczkę taką właśnie turystyką, z miłośnikami również wody. Mój tata też pływał na barkach, także moim marzeniem zawsze było zobaczyć Bydgoszcz z wody. Nie było takiej okazji jeszcze dwa lata codziennie temu. Codziennie na przykład. Codziennie. Dwa lata temu takiej okazji nie było, chyba że ktoś miał prywatny sprzęt. W tej chwili od zeszłego roku się okazja pojawiła, żeby pływać na mniejszych jednostkach, a stąd wyszedł pomysł, że dlaczego nie większą. Na tym nam zależy, żeby promować nasz region, nasze miasto. Tu się urodziłem, tu się wychowaliśmy, także jak najbardziej, tym bardziej, że Bydgoszcz jest teraz piękniejsza, okolice tutaj wody, Brdy, jest przepiękne. I ta nazwa Ondyna, nie wszyscy pamiętają, ja nie pamiętam już Ondyny. Ja już muszę powiedzieć, pamiętam z opowieści tylko, że pływałem Ondyną, no a teraz już jest namacalne, tak? Już mogę się sam przepłynąć Ondyną. Jesteście tak naprawdę takim komercyjnym słonecznikiem, bo słonecznik tak pływa zgodnie z rozkładem jazdy. Mhm. Was będzie można wynająć i jesteście otwarci na wszelkiego rodzaju pomysły, od imienin babci po jakąś imprezę przedszkolaków. Oczywiście, również i dla szkół, dla, tak jak właśnie pani powiedziała, jesteśmy otwarci na wszystkie pomysły, w godzinach również i wieczornych. Myślę, że to jest jedna z większych atrakcji, pływać wieczorem przy tak pięknie oświetlonym mieście, jakim jest Bydgoszcz. To jest niesamowite przeżycie. Osobiście dla mnie, ja myślę, że dla innych ludzi będzie podobnie. I przy tak świetnie oświetlonej jednostce, bo my tego teraz nie widzimy, środek dnia. Co się dzieje z Ondyną wieczorem? Z Ondyną wieczorem dzieje się, no, miga na wszystkie kolory. LEDy są w 7 kolorach, również w środku, do tego jest laser. Wiadomo, że z laserem nie będziemy pływali wieczorem, to trzeba gdzieś przycumować delikatnie sobie, tak jak tutaj przy Wyspie Młyńskiej, można sobie włączyć laser, potańczyć na takich imprezach, nie ma najmniejszego problemu. Jest chłopak, jest dziewczyna. Ja uwielbiam ją. Jest też ojciec, który tego nie akceptuje. Wodna sceneria pojawia się także w jednej z najbardziej oczekiwanych polskich produkcji ostatnich miesięcy. Film Disco Polo wchodzi do kin 27 lutego, a większość zdjęć realizowano właśnie w Bydgoszczy. Widzisz tego gościa w okularach? Jeszcze rok temu siano kosił, nie? A ten wczoraj w Mariocie przegrał okrągłą pańkę w nocy, rozumiesz? Co mam rozumieć? Dwa słowa. Disco Polo. Pan ma talent. Szkoda byłoby go stracić. Po prostu rób to, co umiesz najlepiej. Bądź. Po co ci to? Bo dla mnie życie to są chwile. Film ma dość klasyczną kanwę. Od zera do bohatera i z powrotem, można powiedzieć. Czyli jest to opowieść o chłopaku z małego miasta, który, no, wykorzystując jakiś swój spryt i talent, próbuje się przebić. Z pomocą swojego przyjaciela udaje mu się to zrobić. W końcu się dogrzebuje do jakiejś sławy, do jakiejś pozycji. No i oczywiście, no, zwrotem akcji jest to, że on oddaje się, pochłania go jakby ten sukces i odbija mu ta woda klasyczna, sodowa, do głowy i traci kompletnie rezon, kompletnie kontrolę nad swoim życiem. Wiecie, jak się nazywam? Polak. A jak się Polakowi podoba, to się wszystkim Polakom spodoba. Jesteś szalony! Disco Polo, to jesteśmy my! I o nas jest ta muzyka! Jak nas nie chcą wpuścić od dołu, to my i zdobędziemy samego szczytu. Przecież on nas zabije!
Powodzenie filmu mogą zapewnić znakomici aktorzy. W roli głównej zobaczymy tu m.in. Dawida Ogrodnika, aktora, którego dotychczasowe produkcje to m.in. Jesteś Bogiem, Chce się żyć, czy aktualny polski typ do Oscara film Ida. Ogrodnik mocno wierzy w sukces tego projektu, uznając środowisko estradowe disco polo za fascynujące. O tobie myślę wciąż, o tobie, o tobie. Kochana, o tobie myślę wciąż. Od początku tego projektu mamy zarówno do szacunek do muzyki disco polo, jak i do samych wykonawców i mamy też nadzieję, że ten film bardziej ludzi wciągnie od strony tego, jak my to pokazujemy i historię naszych bohaterów, że ona jest na tyle wciągająca, że ten stosunek będzie niezauważalny tak naprawdę, tylko że nagle się zorientujesz, że wychodzisz z filmu i masz emocje, które ta muzyka spowodowała. Ja się przede wszystkim bardzo cieszę, że się spotkam z tak znakomitymi kolegami jak Dawidem Ogrodnikiem, Tomaszem Kotem, Olą Hamkało, Piotrem Głowackim. Naprawdę fantastycznie się z nimi gra i próbuję. No to właśnie absolutnie nie jest film jeden do jeden, to jest taka Hameryka. Są lata 90., ale tak mocno przestylizowane. Jest energetycznie, żywiołowo. To jest taka historia o takim fenomenie socjologicznym disco polo lat 90., ale przede wszystkim w tym filmie będzie się liczyła przyjaźń, miłość, no będzie energetycznie, kolorowo i żywiołowo. Ten film będzie filmem i dla fanów kina, i dla fanów disco polo. I mnie się podoba w kinie to, że kino z natury powinno ludzi łączyć, a nie dzielić. I łączy poprzez to, że na seans przychodzi się, żeby posiedzieć z innymi ludźmi i obejrzeć wspólnie ten film. Inaczej można było po prostu w domu sobie obejrzeć film. A idziemy do kina, żeby pobyć razem. Kochani, uśmiechamy się tak radośnie, bo to jest telewizja, to jest show! Na kolejne telewizyjne Centrum Kultury zapraszam już za 2 tygodnie. Więcej informacji kulturalnych na stronie internetowej TVP Bydgoszcz. Do zobaczenia.